Nie bój się, ja wolno będę jechał. A mi się paliło tu? Gdzie? Tak, pali się. Podłączę. Taki ma mały wydech. No mały, ale jak chodzi. Siema, siema. Wyciągam Wiktilena. Klaudię postaram się wsadzić na ten motocykl, żeby sobie wypróbowała, czy jest lepszy niż tamta 701. No i ja się też karnę tym. Zobaczę, jak to lata. Kuby MRF-a, mój bryk i 401 Husqvarna. Budowa podobna jak tamtego. Trochę waży. Co, nie chcesz się przymierzyć do niego? Przymierzyć mogę, ale... Spróbuj. Uczę Klaudię znowu jeździć. No już, nie, jeszcze widzę. I co? No zobacz, gdzie mi noga wisi. O jeny. No tak jak Kubie. Na MRF-ie. I za cholerę już dalej nie dam rady. Nie? To sobie go odpalę chociaż. Jest na luzie. Ale ja nie wiem nawet jak. Czerwony guzik na dół. Sprzęgło. Gdzie jest? Tu? Tu. Czekaj, no nie, tu jest sprzęgło. Ale to, aha, tu no. No. No i tutaj jest. To? To, no. Jest na pewno. Tak, tak. Ten. Jak? Nie pojedziesz nim, to przydarzmy sobie chociaż. Kubę nauczyłem mieszać manetką i patrz, tak mieszał. No. Pojadę się karmić, nie? Czerwony guzik. No. Mhm. No,
zaczęli widzieć, już trochę więcej znowu, wiesz. Gdzie jest sprzęgło. MRF. Miał być niższy. No miał być, myślałem, że będzie niższy, a to niestety jest w drugą stronę. To ja na tamtym mogę podźwignąć. Na MRF-ie, nie? No. Na tym małym. Odpalimy w sobotę MRF-ę i Klaudia będzie jeździć na MRF-ie. O Jezu, to będziecie mieć polewkę. To będzie już nie wyglądać. Będzie dobrze. Chyba, że opony mu przemienisz, te koła. Żeby był wyższy tamten trochę. Tamten? No. MRF-ka? Nie, ona taka ma być, malutka. Ja wiem, ale... To ja na niej będę jeździł przecież. Też. Mhm. To ja też mogę jeździć. No. Co, nie chcesz się przyjechać? Paliwa nalać? Mm-mm. Nie? Szybki jest, wiesz? Szybszy niż ten? Zrywny. Nie, nie. No szybszy chyba nie, ale... Ale kopa ma. Ale mało miejsca jest jak na pasażera, nie? Tam no mało. Więcej. Mało. Załóż czapkę i chodź, jedziemy. Ale ty mnie na siłę zmuszasz, no. No mam za mało serca do stawu. Tylko jeszcze jedna kamera by się przydała. Jadę z Klaudią po paliwo. Zobaczymy. Jak będzie się zachowywać na tym siedzenku. Białego motocykla jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Tam? Tak. Nie masz drugiej takiej czapki na odsprzedaż? Nie. Widzisz, jak mi ładnie? No. Bardzo ładnie. Dobra. Lecimy. To ty musisz pierwszy, nie? Ja pierwszy, tak. A to jest taki też to... Odgiąć trzeba, te, nie? No. Cyk. O Boże, kochany Józefie Święty. Nie bój się, ja wolno będę jechał. Tu już jest? Nie. Nie. I cyk. Każda noga w inną trochę jest, ta jest wyżej, ta jest niżej. Bo jest wydech. Nie bój się, ja wolno będę jechał. Tata, bo mi czapka, właśnie zgubiłeś swoją czapkę. Zgubiliśmy czapkę. Mucha komucha. Tu. Pierw sobie usiądź. Ta noga pierwsza. No. Teraz do góry. O, fajnie. Ale to tam było po prostu, nie?
Nie, to śmiechu nie będzie. Przecież ty już masz prawo w jeździe, nie? Nie? Przecież ja nie chcę... Ja nie chcę cię zrzucić przecież. Tata, bo mi czapka. Właśnie zgubiłeś swoją czapkę. Zgubiliśmy czapkę. No dziury dziurami, ale... Tak? No to właśnie widzisz, mamy przetestować to. A mówiłam? No czyli nie jest taka dobra ta czapka, jak spadła. No pod prąd tu zawróć już. Co? Czyli by było komfortowo na tamtym? A, bo widzisz, bo ja powinienem szybciej jechać. Jest dobrze. Tata, bo mi czapka, właśnie zgubiłeś swoją czapkę. Zgubiliśmy czapkę. To już się wracamy. No to jest czapka z Foxa. To czyli nie jest taka dobra ta czapka, jak spadła. Nie uszkodziła się. Tak, kurczę, możesz, ale możesz jednak... tak nie ciągnąć, bo wiesz, że ja nie mogę się trzymać tą jedną ręką. Okay. Mam chyba się tak będę się złamać. To jest pierwszy raz w tym jak właśnie gazu dodajesz, to... Co? Jedziemy po tą czapkę moją najlepszą. Dobra. Ja wejdę. Ja nie, ja ją podniosę. Proszę. Dziękuję. Nie uszkodziła się. Daj ci przytrzymam. Tak, dasz radę? Kurczę, ale jednak... Tak nie ciągnąć, bo wiesz, że ja nie mogę się utrzymać tym momentem. Dobrze. Dobrze. Spoko loko. Ten ma jakieś takie, zrywy ma, nie? Ma kopa, co? To już nie, już tak nie będę robił. Nie, nie, nie. Szkoda czapki. No dziękuję ci bardzo. No to... To można. A może nie lejemy? Za duża kolejka. No za duża kolejka. Całkiem sympatycznie, co? Jak tak wolno jadę, to może być, nie? No. Znowu ci się wdusiło. No widzisz? Daj. Hello. Lecimy. Co? No przeze mnie, no a co? No. Teraz delikatnie, nie? Dobrze? Ale czapka zaraz do mnie spać może. Dobra. No bo za wolno jadę na trzecim biegu.
sztywny, twardy. No chyba tamten chyba był bardziej komfortowy, co? Jak wam się podobają odcinki z Klaudią, to łapkujcie. No to Klaudia wystartuje w niedzielę na NRF-ie. Albo w sobotę. You're a superhero.